postanowił włączyć się w sprzątanie świata i na początek zdecydował się oczyścić okolice polskich rzek. W związku z tym przywołał swoich przedstawicieli na ziemi, aniołka i diabełka. Aniołku i diabełku, mam dla was bojowe zadanie. Musicie posprzątać okolice Wisły i Odry. Czas nagli, więc się spieście. W pracy pomogą wam ochotnicy. Hej, ochotnicy! Niedługo sprawdzę efekty waszego działania do dobra ludzi i przyrody. Grupy aniołka i diabełka biorą się do pracy. Diabełki sprzątają okolice Odry, a aniołki Wisły. Aniołki dokładnie i systematycznie zbierają wszystkie pomocone śmieci do niebieskiego worka, a diabełki rzucają się nim, kopią mnie, czasami jakieś bombą do czarnego worka. Zbierają wszystko dokładnie, żeby rzeki były czuste. No, moi ochotnicy, zbierać. Ja nie mam zamiaru sprzątać te śmieci. No dalej sprzątać. Czas pracy dobiegł końca i znów rozlega się głos ekoduszka. Kontenery znajdują się około kilometra od miejsca, w którym teraz jesteście. Co? To chyba jakieś żarty. My tak daleko nie idziemy. Skoro wszystko posprzątaliśmy, a może jeszcze zobaczymy, czy coś nie zostało gotowe? Gotowe! Jeszcze spacerek do kontenera. Jak czysto! Jak pięknie! No to co, idziemy? Nie! Nam się. A może wrzućmy śmieci do wody? Popłyną sobie i nie będzie ich widać. Kłopot z głowy. Wrzucamy? Wrzucamy! No to zmykamy. Grupa aniołka zaniosła zebrane odpady do kontenera, a grupa diabełka wrzuciła śmieci do rzeki. Nadszedł czas rozliczenia z wykonywanych zadań. Aniołku i diabełku, pobierzcie wody ze swoich rzek. Dajcie się napić swoim pomocnikom, a następnie napijcie się sami. Wspaniała! Doskonała. Pyszna. Dobra. Fuj. Ble. A następnego dnia może pobiegamy, a może pójdziemy na spacer. Lepiej pobrajmy piłkę. Chodźcie, idziemy. Wszystko mi spędzi. Głowa mi pęka. Głowa mnie boli. Oczy mnie pieką. Brzuch mnie boli. Jesteśmy chorzy. Brawo, aniołku. Wspaniale sobie poradziłeś z powiedzonym zadaniem. Ale ty, diabełku, rozczarowałeś mnie swoją postawą. Pamiętaj, człowieku młody, wrzucaj śmieci do kosza, a nigdy do wody. A jeśli chcesz być zdrowy, pij dużo czystek i zdrowej wody.
serdecznie za obejrzenie naszej scenki. Ta scenka kończy nasz udział w konkursie Mamo, tato, wolę wodę. Dziękujemy.